rynku w Tarnowskich Górach chciałbym podziękować wszystkim wyborcom okręgu gliwickiego. Gliwic, Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór, Knurowa, powiatu tarnogórskiego oraz powiatu gliwickiego za okazane mi zaufanie w wyborach dla Śląska i dla Polski. To jest wasz również mandat. Od 8 listopada, od dnia inauguracji nowego parlamentu, po powołaniu rządu, który nie może powstać do chwili obecnej, a jest to sytuacja niezwykła od ponad 20 lat, będę posłem twardej, wnikliwej i merytorycznej opozycji monitorującej działania rządu, a w obszarze infrastruktury dzisiaj wygląda to w taki sposób, iż premier traktuje Ministerstwo Infrastruktury jako miejsce politycznej ubojni swoich przeciwników wewnątrz Platformy niż Ministerstwo Odnowionej Szansy. A problem tkwi zupełnie gdzie indziej. To, czy Polska odniesie sukces, czy poniesie totalną katastrofę, będzie zależało od tego, czy inwestycje infrastrukturalne w Polsce realizowane w najbliższych latach odzyskają rangę podstawowego państwowego priorytetu w polityce modernizacji, finansowania i realizowania infrastruktury drogowej i kolejowej w najbliższych latach. Ta szansa dzisiaj wydaje się, że jest marnowana ze szkodą dla nas wszystkich, również ze szkodą dla Śląska, ale dla Polski.